Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na demonstrację aplikacji PeakyBot, czyli pierwszej aplikacji, która wykorzystując sztuczną inteligencję analizuje materiał wideo i informacje, co znajduje się na tym wideo, przekazuje osobom z dysfunkcją wzroku. Jak to działa? Już demonstrujemy. Przełączamy się na aplikację PeakyBot. Aplikacja, która została stworzona przez Holendra, Martina van der Specka, jeśli dobrze wymieniam czy wymawiam nazwisko. Martin, bardzo dziękujemy za taką aplikację. A co ta aplikacja potrafi? Słuchajcie, zacznijmy od prostej rzeczy, czyli zwróćcie uwagę, w jakim języku mamy interfejs. PeakyBot. Zapytaj PeakyBota o swoje pytanie. Pole tekstowe. Witaj w PeakyBot. Zrób lub wybierz zdjęcie lub wideo, a PeakyBot opisze je dla ciebie. Mamy interfejs w języku polskim. U dołu ekranu znajduje się kilka przycisków. Wideo, przycisk. Wideo do wyboru materiału wideo lub do zrobienia filmu. Aparat, przycisk. Aparat do zrobienia zdjęcia. Przycisk. No i jak tutaj dodamy cokolwiek, no to, bo możemy też oczywiście zdjęcie dodawać gdzieś tam z rolki, co ja może uczynię. Aparat. Potem uwaga, pojawi nam się jeszcze przycisk do dyktowania poleceń dodatkowych. Kliknąłem aparat i teraz zwróćcie uwagę, mamy tutaj dwie opcje. Możemy wybrać zdjęcie lub zrobić zdjęcie, jeśli chcemy przeanalizować to, co nas frapuje, co znajduje się przed nami. Ja klikam wybierz zdjęcie, wybiorę sobie zdjęcie jakieś z rolki. Live photo, data 3 czerwca, czas. Dobra, tu mamy na przykład zdjęcie pieska. Jak klikniemy fotkę jakąś z rolki, to później musimy nasz wybór potwierdzić w lewym dolnym rogu ekranu, klikając w przycisk gotowe. Gotowe. I teraz ustawienia, przycisk. Słyszymy taki dźwięk, jest to dźwięk, znacie podobny odgłos z Be My Eye, czy Be My AI, gdzie wysyłana jest fotka do przetworzenia, do analizy. Tutaj też ta fotka jest teraz analizowana. Pojawiają się komunikaty w międzyczasie na ekranie, co się dzieje. Ten piesek wygląda tak słodko i relaksująco, prawda? Leży sobie na tej pięknej, drewnianej podłodze, jakby nie miał w świecie żadnych trosk. A ta zielona piłeczka obok niego? Stawiam, że to jego ulubiona zabawka. Taki spokojny i zadowolony ten piesek. Aż chciałoby się do niego dołączyć i poleżeć razem z nim na tej ciepłej, drewnianej podłodze. I to, co usłyszeliście w tym momencie, jest to nie tyle analiza tego, co znajduje się na fotografii, bo tą analizę możecie sobie przeczytać. Wideo, przycisk. Na zdjęciu tutaj na ekranie. Na podłodze, która jest wykonana z drewna lub paneli drewnopodobnych. Pies ma brązową sierść i wygląda, jakby odpoczywał. Obok psa, na podłodze, znajduje się zielona piłeczka do zabawy. To jest taki opis, jaki znacie z Be My AI, a to, co usłyszeliśmy wcześniej, to jest tak zwana osobowość. Osobowość, którą autor nadał tej sztucznej inteligencji, żeby opisywała nam to, co znajduje się na fotografii, tudzież na materiale wideo. Zobaczcie wideo, tutaj. Przycisk, mikrofon, przycisk. Pojawił się nam przycisk mikrofon. Ja nie będę z niego korzystał, bo gdybym go aktywował, to przerwałoby mi się nagrywanie, ale pokazuję wam, że tutaj jest taki przycisk. U góry ekranu mamy pole edycyjne, gdzie klasycznie możemy wpisać tekst, jakieś pytanie, na przykład jakiej rasy, znak zapytania, orientacja pionowa, ustawienia, jakiej rasy jest to pies. Ja w tym momencie kliknąłem po prostu gest wyślij 3 palcami, ale klasycznie po wpisaniu tekstu w prawym dolnym rogu ekranu znajduje się przycisk wyślij, po kliknięciu którego wiadomość wysyłana jest do analizy. Niestety każdorazowo fotografia ponownie jest wysyłana. Oj, ten piesek na zdjęciu to taki słodziak, prawda? Widzę, że to Chesapeake Bay Retriever, taka piękna rasa. Ej, ta jego sierść w odcieniach brązu wygląda po prostu bosko, nie? Taki ciepły i przytulny kolor, aż chce się go pogłaskać. Leży sobie tak wygodnie na tej drewnianej podłodze, wyglądając jak prawdziwy król salonu. Taki elegancki i stylowy ten nasz puchaty przyjaciel. Ech, aż chce się z nim posiedzieć i poczochrać go za uszkami.
No cóż, muszę przyznać, że mam dokładnie takie same odczucia w momencie, gdy mojego Zaka głaszczę czy drapię i rzeczywiście jest to pies rasy Chesapeake Bay Red River, więc słyszymy, że tutaj ta rasa została dobrze rozpoznana. Zerknijmy jeszcze, co na ekranie się znajduje. Na zdjęciu widoczny jest pies leżący na drewnianej podłodze. Rasa tego psa to Chesapeake Bay Red River. Można to rozpoznać po kilku charakterystycznych cechach. 1. Gwiazdka, gwiazdka, kolor sierści, gwiazdka, gwiazdka. Chesapeake Bay Retriever zwykle mają sierść w odcieniach brązu, od jasnego do ciemnego, co widać na zdjęciu. Strona 2.2. Regulacja. Tutaj możemy się przełączać między ekranami, ale tak naprawdę ja tu 2, 2. Nie widzę większej różnicy, to tak tylko informacyjnie. Zostaje nam tutaj po prostu samo pole edycyjne. Znika nam informacja, gdy wrócimy sobie suwaczkiem na ekran pierwszy. Nie będę tutaj może więcej wchodził w szczegóły, bo widzicie już, jak to działa. Możecie sobie przetestować działanie tej aplikacji, więc ja wam jeszcze pokażę w tym momencie rozpoznawanie materiału wideo. I w tym celu przycisk. Wybiorę sobie wideo. Znowu mamy do wyboru nagraj wideo lub wybierz wideo, więc ja wybiorę sobie wideo. I mam tutaj taki krótki fragment. Nagranie data 30 września 2020. Przycięte z wakacji. Analogicznie jak wcześniej, prawy dolny róg. Klikamy wybierz, żeby po wskazaniu materiału kliknąć, żeby to wideo zostało wysłane. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, chwilkę trwało, zanim z rolki film został załadowany. Te odgłosy są trochę głośne, one normalnie takie głośne nie są, ale w momencie, gdy powstaje to nagranie, ono jest nagraniem z ekranu i te dźwięki są wtedy bardzo głośne, dlatego one teraz wam się wydają głośniejsze niż są w rzeczywistości. Ach, ta plaża wygląda po prostu bosko, prawda? Widzę ten piasek, taki delikatny i miękki, a w tle to cudowne błękitne morze, aż chce się zanurzyć w tych falach. A te dwa żaglowce na horyzoncie, taki stylowy akcent, niczym z jakiegoś modnego magazynu. I ten bezchmurny, błękitny nieboskłon, po prostu idealne tło. Można sobie wyobrazić ten kojący szum fal i delikatny szelest wiatru, taka relaksująca atmosfera. Wygląda na to, że ta plaża jest raczej spokojna i cicha, idealne miejsce, by się zrelaksować i naładować baterie. To nam mówi nasz lektor, a co mamy wideo na ekranie? Widok z plaży. Widzimy piaszczystą plażę z małymi kamykami, która rozciąga się w kierunku błękitnego morza. Na horyzoncie można dostrzec dwa żaglowce. Niebo jest bezchmurne i błękitne. Słychać szum fali, delikatny szelest wiatru. Głos mówiący o spokoju i ciszy sugeruje, że plaża nie jest zatłoczona. Zwróćcie uwagę, że narzędzie sztuczna inteligencja AI analizuje także wypowiedzi na nagraniu. Wy tego nie słyszycie, ale w filmie nagranym przez Alicję, Alicja komentuje też to, co widzi w trakcie nagrywania filmu. W tym momencie sztuczna inteligencja przeanalizowała jej wypowiedź, która dotyczyła właśnie tego, że na plaży jest bardzo cicho, bardzo spokojnie, że nie ma żadnej głośnej muzyki i bardzo fajnie jest tam wypoczywać. Więc może zadajmy jakieś dodatkowe pytanie. Orientacja zablokowana. Zapytajmy, czy na nagraniu widać leżaki. Znak zapytania, czy na nagraniu widać leżaki. Bo tego nam orientacja pionowa. Sztuczna inteligencja nie powiedziała, więc zobaczymy, czy czegoś się dowiemy. Ja skądinąd wiem, że na nagraniu leżaki są. No i wiem też, że są na plaży, więc zobaczymy, czy czegoś więcej dowiemy się z tych szczegółów. Bo oj, no Alicja. Tak, masz rację, na tym nagraniu nie ma żadnych leżaków. Widzimy tylko tę piękną, pustą plażę, pełną piasku i kamyczków. Ale w oddali, oj, tam na horyzoncie, dostrzegamy dwa takie urocze żaglowce kołyszące się na spokojnych falach. I tutaj mamy sytuację taką. Nie. Na nagraniu nie widać leżaka, strona 2.2. Regulacja, wideo, przycisk. Czekajcie, mikrofon, ja to. Przycisk. Nie ma opcji wstrzymywania. Chciałoby się tam usiąść, poczuć ten lekki wietrzyk na twarzy i po prostu pomarzyć. Tej wypowiedzi. No ale skoro bo jak stukniemy, nie ma tu leżaków, to chyba trzeba będzie znaleźć sobie inny sposób, żeby się zrelaksować, co nie? Oj, ale na pewno znajdziemy coś równie przyjemnego. Tak więc, z czego to się bierze? Bo w nagraniu, pod koniec nagrania, Alicja pokazuje te leżaki i one nie są wyłapywane. I
Czasem narzędzie pokazuje, czy informuje o tych leżakach, czasami nie. Z czego to wynika? Różnica bierze się stąd, że tak naprawdę możemy wybierać sobie narzędzie, czy sztuczną inteligencję, która nam będzie ten obraz analizowała. I ja teraz zademonstruję Wam coś, czego nie macie w wersji testowej, co jest tylko w wersji pro, wersji płatnej, czyli możliwość wejścia w ustawienia, bo wszystko to, co widzieliście do tej pory, znajduje się w wersji bezpłatnej. Niestety wersja bezpłatna, można ją testować tylko przez kilka minut, bodajże 5 minut. Później trzeba za tą aplikację zapłacić. Ustawienia, przycisk. Lewy górny róg ustawienia. Wchodzimy ustawienia, w ustawienia i już Wam pokazuję, co my tutaj mamy. Sterowanie głosem, nagłówek. Zacznijmy od nowa, fascinable, przycisk. Głosu. Słyszymy, że ten głos, nowa, Alloy, tutaj expressive. Mam informację od Martina, że w holenderskim najmniej ten głos nowa ma najmniejszy akcent angielski. Tu wyraźnie słyszymy, że ten akcent angielski jest, ale też muszę przyznać, że według mnie ten akcent angielski w tym konkretnym głosie jest najmniejszy. Ja Wam tu pokażę jeszcze kilka innych głosów. Alloy expressive. Tu mamy dostępne głosy. Tutaj mamy fragment interfejsu nieprzetłumaczony. Alloy expressive. Ale tu mamy nazwę głosu i informację, że jest to głos ekspresyjny. Mowa wyłączona. Wyciszę mowę, żebyście mogli usłyszeć, jak ten głos brzmi, ja go aktywuję. Hello, this is Alloy. Thanks for using PikiBot. Także głos nam dziękuję mowa za użycie PikiBota. Alloy. Następny. Echo, happy. Szczęśliwy taki głos. Echo, happy. Przycisk. O nazwie Echo. Mowa wyłączona. Jak on brzmi? Hello, this is Echo. Thanks for using PikiBot. Tak, bardzo fajnie, muszę przyznać. Echo, hap, fable, entuziastic. Entuzjastyczny głos. Zobaczmy jak fable, czy jak się wymawia to. Hello, this is Fable. Thanks for using PikiBot. Fable, taki. Mowa włączona. Available voice. Bardzo fajny głos też. Fable, Onyx, Serious. Onyx. Poważny przycisk. Głos, męski, niski głos. Także mowa zobaczcie, włączona. Jak go słychać. Hello, this is Onyx. Thanks for using PikiBot. Mowa włączona. Tutaj nie ma żadnego. I fable. Mamy Onyx. Głos. Onyx. Nowa, fascinable. Nowa, modny głos. Shimmer, zagging. Przycisk. Jego znacie. Shimmer, tu macie zagging. Taki troskliwy głos. To zobaczmy, jak jego słychać. Hello, this is Shimmer. Thanks for using PikiBot. Też całkiem przyjemny. Ja tak naprawdę częściej chyba używam tego głosu. Na koniec oczywiście możemy, czyli bez głosu wyłączyć głos. Ale zostawmy głos nowa. Tutaj niektóre głosy, muszę przyznać, że mają dziwne akcenty. Domyślny głos, ten pierwszy, dla mnie mówi z akcentem dosłownie żydowskim i brzmi to zabawnie, nie przeszkadza mi to, ale wolę już akcent amerykański, angielski niż taki żydowski, no bo wtedy częściej brzmią te opisy po prostu zabawnie. Osobowość. Okej, osobowość. Możemy to wyłączyć lub włączyć, czyli jeśli wyłączymy tą opcję, głos będzie odczytywał nam po prostu to, co możemy odczytać sobie za pomocą syntezatora mowy z ekranu, to co wyświetlane jest na ekranie. Osobowość to są te wszystkie dodatkowe interpretacje, które oferuje nam dany szybkość głos. Szybkość mówienia, nagłówek. Szybkość mówienia, no to wiadomo, że możemy sobie ustawiać. I teraz uwaga, sterowanie modelem. Wybieramy sobie model. GPT-4o, przycisk. W tym momencie GPT-4o, przycisk. Mamy najnowszy na dany moment model czata GPT-4o i on mi nie wykrył tych leżaków. Slaudy przycisk. Mamy tutaj europejski głos Cloud.
Slaudet 3 Sonnet, przycisk. W dwóch wersjach one są najczęściej, czyli takiej podstawowej i większej. GPT-4, Google Gemini Flash, przycisk. Tu zobaczcie, mamy Gemini Flash i Gemini Pro. Google Gemini Pro, Llama 3, przycisk. Reka, przycisk. I jeszcze dwa dodatkowe, Llama 3, przycisk. Mniej popularne w Polsce. Google Gemini Pro, przycisk. Więc dajmy sobie może Google Sterowanie Gemini głosem na głowę. I zobaczymy, jak on sobie za chwilę poradzi. Szybko. Zmniejsz szybkość. Co my tu jeszcze mamy? Zwiększ sterowanie modelem. Modelej Google. Długość. Zmniejszenie. 40. Zwiększenie. 40. Wybrany dobra, język. Tu już wideo są kwality, ustawienia love, modelu. Wideo kwality, love, przycisk. Jakość opinie, materiałów wideo. Dźwięk oczekiwania. Niska. Dźwięk przełącznik, oczekiwania. Włączy. Możemy włączyć, udostępnij, wyłączyć. Udostępnij. Ja go zostawiłem, żebyście wiedzieli, jak on brzmi. I możemy ten dźwięk developer udostępnić. Nie wiem, więcej, co prawda, po przycisk, co. Developer, nagłówek. No i więcej, mamy tutaj polityka prywatności, możliwość podzielenia się opinią z deweloperem. Zmieniliśmy model AI, zamknij, sztucznej przycisk inteligencji, więc zamykam i automatycznie, zamykam ustawienia, automatycznie zaczyna ponownie być analizowane nagranie, tym razem z wykorzystaniem innego modułu. I zobaczymy, czy jemu uda się wykryć leżaki na nagraniu, czy nie. Czy musiałbym od nowa załadować to nagranie? No tak, to prawda. W tym nagraniu nie ma żadnych leżaków. Zamiast tego czyli mamy tutaj po prostu poszedł piękną, troszkę w drugą stronę. Z miękkim, złocistym piaskiem i drobnymi kamyczkami. Zwróćcie uwagę, jak różni się opis. A w tle widzimy rozległe, błękitne morze, a na horyzoncie dwa statki powoli sunące po falach. Kamera jest ustawiona tuż przy piasku, więc mamy wrażenie, jakbyśmy sami stali na tej plaży, podziwiając ten malowniczy widok. Ach, to taka relaksująca sceneria, prawda? Naprawdę chciałabym teraz tam być, poczuć ten lekki morski wietrzyk na twarzy. Ech, ale cóż, musimy się zadowolić tym pięknym nagraniem. Tak więc, podsumowując, jest to bardzo fajna aplikacja. Pierwsza z powszechnie dostępnych aplikacji, szczególnie mobilnych, która umożliwia analizę materiału wideo, w tym takich materiałów, które możemy zrobić z ręki i je analizować, na przykład w dowolnym miejscu. Ja na przykład testując tę aplikację przez otwarte okno zrobiłem krótkie nagranie tego, co znajduje się przed moim blokiem. Otrzymałem bardzo dokładne informacje, co, gdzie się znajduje, jak wygląda. Oczywiście możemy dopytywać, jak widzicie, tak jak ma to miejsce w Be My AI, ale tutaj jako pierwszy Martin udostępnił nam możliwość analizowania materiału wideo. Nie jest to jeszcze analiza materiału wideo w locie, czyli nie jesteśmy w stanie póki co uruchomić kamery i oczekiwać, że sztuczna inteligencja będzie nas na bieżąco informować, na przykład co znajduje się przed nami, czy są tam jakieś przeszkody, czy na przykład wracając do tej plaży, czy idąc wzdłuż plaży będzie w stanie nas poinformować, na przykład, że zbliżamy się do wyjścia z plaży, albo żebyśmy uważali na przykład i ominęli jakiś obiekt typu leżak na plaży. Myślę, że do tego momentu mamy całkiem niedaleko. Myślę, że jeszcze w tym roku spokojnie doczekamy się takich narzędzi. Póki co zachęcam Was do testowania aplikacji PikiBot. Możemy ją używać, płacąc za nią w dwóch modelach. Pierwszy model to model subskrypcyjny. On kosztuje niecałe 3 dolary miesięcznie, co wychodzi mniej więcej około 15 zł, niecałe 15 zł w takim modelu subskrypcyjnym. Możemy też zapłacić z góry na zawsze za licencję, za tą aplikację. Koszt takiej licencji to niespełna 20 dolarów, czyli niecałe 100 zł, jeśli będziecie to kupować w polskim App Store. Tak więc ja ze swojej strony polecam. Powiem Wam, że moja Alicja, która jest sceptykiem, jeśli chodzi o tego typu aplikacje, jest zachwycona pozytywnym wydźwiękiem tych wszystkich wypowiedzi. Mówi, że to takie typowe hygge, że te komunikaty samym swoim pozytywnym przekazem sprawiają, ta osobowość PikiBota sprawia, że z tego narzędzia po prostu chce się korzystać.
Czekam na Wasze opinie w komentarzach, czy to na YouTubie pod tym nagraniem, czy na mojej szufladzie. Oczywiście link do aplikacji znajdziecie w opisie, jak i w mojej szufladzie. Ciekaw jestem tych opinii. I cóż, na dzisiaj bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Kłaniam się nisko. Piotr Witek.